Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. I czy wam też te tutaj wykończenia mostu przypominają jakichś ludzików z tabliczką na kroczu? Bo mi jakoś podejrzanie ta główka, łapka, łapka, brzuszek, tabliczka na kroczu i dwie nogi, jedna, druga. Może tylko mi się tak wydaje, ale cóż, ja jestem ogólnie dziwny, więc... Może to być prawda, bo to tylko ja tak mam. Jednakowoż, no w sumie to już tak to nie wygląda, ale jak się patrzy spod kątu, to już troszeczkę inaczej się to wszystko prezentuje. W tym odcinku zaczniemy od uwolnienia Stena, tej dzielnego Kunari, którego poznaliśmy ostatnio. Może dzielnego to niekoniecznie dobrze powiedziane, że jest straszliwego mordercę, ale zobaczymy, może kiedyś to wiemy, że to jego morderstwo nie było jakieś tutaj uzasadnione, a może wręcz przeciwnie, będzie się nas kiedyś zabić, któż to wie. Mam klucz do twojej klatki. Przyznaję, nie sądziłem, że kapłanka zechce go oddać. No nie była zbyt chętna, zgodziła się przekazać jednakowoż ciebie w moje ręce, no bo nie, uwolnić się nie zgodziła. Niech tak będzie. Wypuść mnie, a pójdę za tobą walczyć z plagą. Dobrze, puszczę ciebie z gadania, no bo wierzę w honor twój. Zdało się. Przystało na krasnoluda. Pójdę za tobą w bój. W ten sposób odkupię swe winy. Mężny jesteście, no Kunari. No bo nie człowiekiem. Dziękuję, Stenie. Miło cię mieć ze sobą. Możemy ruszać? Chciałbym już iść. W sumie z nami, z sobą jedno i to samo. Jednakowoż Stena póki co tutaj nie będę brał do drużyny, ponieważ on jest wojownikiem korzystającym z broni dwuręcznej, a my, jak pamiętacie, takiego jednego już mamy. Fakt, wojowników dwóch z bronią dwuręczną to nie jest głupi pomysł, bo oni są strasznie dobrzy, jeżeli chodzi o mordowanie przeciwników w szybkim tempie. Nie aż tak jak magowie, ale dalej, no, posiadają gigantyczne obrażenia. Już się robi, panie. I ty otwórz ten kufer, nie ma potrzeby go wyważać, będzie więcej doświadczenia dla nas. I staliśmy także awans, który wypadałoby rozdać. I jak widzę, nareszcie osiągnęliśmy poziom 7, dzięki czemu możemy rozdać pierwszy punkt specjalizacji. Jednakowoż nie jestem pewien, czemu mamy dostęp do trzech pierwszych specjalizacji, skoro tak naprawdę ja nie powinienem mieć tego. Chyba, że to któreś DLC daje. Bo jak pamiętam, specjalizacji czempiona trzeba się z książki wyuczyć. Jest podobno jeszcze inny sposób na to, ale on by tej troszeczkę fabuły zdradzał. Pamiętam, że ja o nim nie wiedziałem wcześniej, ale ktoś z was mi napisał. Zaś Templariusz to właśnie od Alistaira, jak pamiętacie, albo także z książki. Berserkera uczy jeszcze inny człowieczek, którego wkrótce poznamy. Chociaż wkrótce to wątpię, pewnie za jakieś 50-100 odcinków, coś takiego. No i także można także się oczywiście z książki nauczyć, tak samo jak i łupieżcy. Przy łupieżcy nie mam pojęcia, kto uczy, jeżeli chodzi o ten, o NPC-ów, czyli bohaterów niezależnych. Pewnie jakiś tam, którego gdzieś tam można spotkać, albo jakiś kolejny nasz towarzysz, co tam wie. Jednakowoż, cóż, jeżeli chodzi o mojego wojownika, pamiętacie, ja mam moje magiczne notatki, więc może zrobię malutkie cięcie i poszperam i popatrzę, co się właśnie dla mojego pana tutaj przyda. Jak wiecie, ja bardzo lubię takie wszelakie liczby i tak dalej, więc sobie wszystko pozapisywałem. Tak, milion kartek Silverka. Aż mi się wspomina, tak sobie może jeszcze chwileczkę pogadam głupoty, póki szukam tej kartki. Moja seria z Fallouta, kiedy to przed każdym odcinkiem z Fallouta New Vegas sobie mapkę albo drukowałem, albo rysowałem, żeby wiedzieć, gdzie co wszystko jest. I co, nie mam tej kartki? Serio? Czy była na samym dole, ja przeciąłem wszystkie po kolei. Teraz tu już kuby wie. Dajcie mi chwilę. No i dobrze, odnalazłem moje mistyczne zapiski Silverka, opowiadające o tych klasach. Berserker, cóż on ma za umiejętności? Wow. Wow. 8 obrażeń i 10 odporności mentalnej. Minus 2 albo do 4 staminy na sekundę, co prawda, ale plus 1,5 do 3 zdrowia na sekundę. Jeszcze druga umiejętność zwiększa odporność na naturę o 5%, a czwarta zadaje obrażenia równe 0,5 razy nasza stamina, czyli jak pozostała wytrzymałość. No to takie niezbyt dobre, bo mając te wszystkie umiejętności pasywno-aktywne, nie mamy za dużo tej wytrzymałości. A drugi zaś pan, czyli... No ubieżcy nie mamy, więc ubieżcy pomijam. Champion to tak nawet nie będę o nim czytał za bardzo, bo jestem w stanie tutaj bez problemu stwierdzić, że champion to jest postać
To jest no czysto pod tanka, to jest no obszarowy rozrzut, obszarowe zmniejszenie obrony albo zwiększenie, to jest czysto pod tanka, więc nawet nie będziemy nad tym myśleć. Tak samo chyba nad Templariuszem, bo to jest czyste wysysanie many albo zdejmowanie pozytywnych efektów, więc Berserker zostaje tutaj. Tak najbardziej pasuje też na wojownika dwuręcznego. Tak myślę, może nad siłą woli troszkę tak przyinwestować w tą siłę woli, no bo... tylko nie miałem dokładnie tej wytrzymałości, to by dało. No cóż, będę myślał nad tą siłą woli w międzyczasie, bo wkrótce nam się przydałaby troszeczkę większej ilości. Może nawet teraz rozwinę? Nie, jeszcze siły trochę potrzebuję. Nie mogę jeszcze iść w siłę woli. I właśnie, to jest Shrouta, zdolność, o której chwilę temu mówiłem, ona jest genialna. Teraz tylko też jeszcze myślę, no tak, szał sobie rozwiniemy na razie. Szał. Berserker pozwala tam, no właśnie to jest to zwiększenie obrażeń, o którym mówiłem chwilę temu, więc nie będę czytał tego opisu. Jesteśmy osiągnięcie weteran, w ogóle nie wiem, czy mi się te umiejętności poprzestawiały pasywno-aktywne. No to tak, pam, włączmy szał. Ma jakiś czas trwania określony? Nie. Włączmy dokładne ciosy i potężne ciosy. I na niezłomność mi jeszcze starczy, czy już nie? Za mała wytrzymałość. A szkoda, wkrótce będziemy mogli jeszcze niezłomność mieć włączoną. No ale cóż, co będziemy mieli przynajmniej dostęp do umiejętności aktywnych, takich zupełnie. U Alistaira mi się wydaje, że kondycja na razie, czym więcej zdrowia, tym lepiej. Zresztą jak chodzi o zdolności, cóż, balans tarczą. Oba tarczą traci ujemny modyfikator do ataku. A nie, potrzebujemy jednak siły u Alistaira. Jednak potrzebujemy siły, bo nie będziemy wcale kolejnych umiejętności rozwijać. Teraz tak zauważyłem, że bez tego to ni ruch, ni widu, ni słychu. Tu się by drwinę przydało też odblokować, więc tutaj będziemy na razie tak może inwestować. Ale siła nam będzie potrzebna, bo nie ruszymy inaczej w dalszy stopień drzewka. A bez tego możemy zapomnieć już o jakichś bardziej efektywnych obronach. No. Nie wiem, czemu mi tutaj Berserker się wyłączył. Dobra, mniejsza o to. Włączymy go, jak się będziemy bić. Już chyba nawet widzę panów, którzy bardzo by chcieli po twarzy oberwać. Elfi korzeń i cała banda brudnych rzezimieszków. Dobra, Morrigan tutaj bardziej na tyły, w tym czepcu wygląda genialnie. No tak chwilę zobaczysz ten time, bo żadnego łuku dobrego nie może nosić. Wiecie, w ogóle wytrzyma tej zręczności, brakuje, że ten łuk założyć wreszcie kobieto, ty droga. No niewiele, na kolejnym poziomie będzie mogła, więc jest dobrze, ale no kolejnego poziomu to jeszcze kawał drogi. Więc zróbmy tak. Alistair trzech bandytów na siebie spokojnie może przyjąć z pomocą Morrigan. Jeszcze Pieseł powinien gdzieś był, dziś nie wiem gdzie Pieseł zniknął. No a Pieseł jest z nami, okej. Więc Pieseł leć tutaj, pomóż Dumbledorowi. A ty Dumbledore morduj! Taki skład może być. Właśnie Alistair ogarniający Morrigan i tam siejący postrach Dumbledore. Dobra. O, a jeszcze jest, wspomniałem, nasza nowa pani Łotrzyk. Zupełnie nie zapomniałem, bo tak zawsze jest czterech ludzi, a to mamy pięciu. Czyli no jeden nie jest człowiekiem, ale jednak. Z uwagi na to, że mamy naszego piesełka. I w ogóle zaraz tutaj malutkie cięcie i poustawiam sobie u nich umiejętności w tym, w taktyce. Gdyż nie chcę, żeby oni jakoś tak to robili głupio, bo no cóż, że teraz ten mocarny cios był zupełnie zbędny. Była tylko jej wyłącznie strata wytrzymałości. Na tak samym przeciwniku, jednak masz Dumbledore, pokaż jak wygląda prawdziwy cios. No, 44 obrażeń bez ciosu krytycznego. I udało nam się powstrzymać jedną z tych grup przeciwników. Zamarznięta błyskawica, tak jak pamiętam, jest jeden ze składników niektórych pułapek. Zbroja skórzana. O, można to teraz potwierdzić. A nie, to będzie tak nie służyło do robienia tych przedmiotów zwiększających odporność na lód na pewien czas, na zimno. I te sprawy. Jednakowoż teraz malutkie zdjęcie i tę taktykę sobie tutaj przestawię. Pum. No i dobra lodziska, taktyka ogarnięta. Możemy ruszać dalej. Tu widzę już jakiś trupi korzeń i charakterystyczne drzewo. O co chodzi z trupim korzeniem, to nie trudno się domyśleć. Tutaj jakaś skała epicka albo drzewo? Nie, skała. Zdecydowanie skała. Przecież to jest świat fantazy, więc jakie drzewo mogłoby być. A taka jakaś dziwna ta skała, taka strasznie... Jak korzeń jakiegoś przerośniętego drzewa wygląda, ale to tylko może z mojej strony. Tylko może mi się tak wydaje. Czy nie korzeń, tylko taki pień właśnie przewrócony. Nie wiem, może takie właśnie był zamiast twórców. Huk, kto wie. Tam na razie jednak nic ciekawego nie widzę, a tu widzimy... O, jednego bandyta i psa. No, tylko przez chwilę jednego. Teraz już tam całą masę widzimy przeciwników.
A na razie zbierzmy ten trupi korzeń i zobaczmy, co piszczy przy charakterystycznym drzewie. To miejsce bardzo zainteresowało twojego psa. Piesał? Czemu skomlisz? Co jest? Świetnie się spisiałeś, dobry piesieł. Piękny piesiołek. A co z tym drzewem możesz zrobić? Masz coś z tym jatką zrobić? No to zrób tam sobie. Uprzątnij ją. I cały czas żałośnie skamlę. No pogłośkam cię pijeś. Już mi nie skamlej. I powiedz mi, co z tym drzewem coś niby zrobić. Ja się domyślam. Dominacja Mabari jest aktywna. Co to niby daje? Dominacja Mabari. Ogar Mabari uznaje ten teren za swoje terytorium, co zwiększa jego agresję i zapał do jego obrony. Gdzie pewnie jakieś premie ma. Premię przez obsikanie drzewa. Tego w pierwszej lepszej grze nie zobaczycie. No dobra. Alistair na pierwszy front, zaraz za nim Dumbledore. Morrigan, tutaj może od strony rzeki. Leylana razem z Morrigan. A Dodge tam dołączy do nas w międzyczasie. On już wie, czy ma się... No. Ja tutaj wam zapuszczam plan, najlepszy na świecie, a wy sobie kuźwa naokoło biegniecie albo olewacie zupełnie mój plan, no. Co to ma być? Co to za herezja jest wobec mnie? Ten sobie szał załączył i leci. Ale szał chyba nie ma czasu trwania, że ma. A, Hugo wie, tego akurat nie sprawdzałem. Dobra, przywódcą bandytów niechaj się zajmie nasz tutaj dowódca Wielgachny. Niech modalcu przy okazji zmniejszy atak. Alistair tym najemnikiem się może zająć. Dokładnie to nie musi uruchamiać, żeby szybciej tłukł. No ta staw będzie się bronić świetnie. Morrigan niechaj podleci, zapuści obszarowego stuna. Dodge niechaj też podleci. No chwilowo zrobić się może, bo nie ma energii, bo ją zmarnował. A, nie może tego użyć, ponieważ ten, ponieważ nie jest ten. Ojojoj. Nie użyłem tego przedmiotu, który pozwala mu tutaj być z nami jakby. Jest tutaj tylko przez to, że modyfikacja ogólnie to pozwala, ale nie jest tutaj w pełni. I chyba Leylana zginie tak, jak będzie tak stała. Ucieka na razie może. Chociaż nie, wystarczy, żeby użyłaby okładu. Mi się wydaje, że zdążyłaby go użyć przed śmiercią. Tam Dodge zresztą leci. Będzie go tam Dodge spróbuj dorwać. Alistair, towarzyszu, co drogi robisz? Kończysz tego najemnika. No masz pomóc tej Morrigan, skoro nasz dowódca sobie poszedł gdzieś indziej. O, znowu sobie poszedł gdzieś indziej. Nasz dowódca ma w nosie walkę. On lepiej wie, co robić. To jest nasz dowódca. Widzę, że kapkę tą sztuczną inteligencję będę musiał poprawić, bo coś się chyba troszkę źle skonfigurowałem. Zadałem Dumbledore'owi dobijać, a on powinien masakrować właśnie tych najcięższych. Od tego tu jest, odbijanie powinna być Leylana. Widocznie musiałem odwrotnie ich ustawić, niż chciałem. A to mamy kuferek, więc sobie go zbierzmy. Uuu, jakie towary! Wielki miecz, poziom trzeci, bardzo fajnie. Wzmocniony czepiec Kunari, ciężkie rękawice, kolcze, buty, a także pancerz, kadzidło świadomości. Premia do obrony, a kara do odporności umysłowej i balsam, który zwiększa odporność na zimno. No, same bardzo soczyste przedmioty, którymi z chęcią się zaopiekuję. Wiesz co, może ona powinna się tym zająć? Ja to zrobię. No właśnie. O, a propos łuku, szukałem łuku wiele wcześniej, to mamy jednak chwilowo łuk, tylko w takim razie po co mi ten pieprzony sztylet? Zresztą, przyda się potem komuś innemu, tylko tyle powiem. Mała tarcza. A ten sztylet to jednak jest, powiem wam, niezły unikat. Zresztą mieliśmy na dni wpis w tym tym. W dzienniku. Tak, Siberek, kiedyś to poczytasz znowu dziennik, 11 odcinek czytałeś pierwszy raz, a teraz już chyba 30, któryś leci. Siberek, ty draniu. No jeszcze poczytam, nie przejmujcie się, jeszcze będziemy czytać. Pewnie mi 4 sesje czytaniowe zajęłoby doczytanie teraz tego wszystkiego, co się nagromadziło, ale nie ma problemu. Będę przypominał to, o co chodziło, że to jest jakiś wpis fabularny. Nie przejmujcie się, o to tak to będę właśnie robił. No i teraz w sumie, no chyba dobrze ustawiam inteligencję, znaczy nie, bo jest ustawiona pod walkę misztletami, bo myślałem, że długo łuk żadnego nie znajdę, kupować żadnego nie chciałem, bo nie czuję takiej potrzeby. Ale dobra, mniejsza o to. O, ten patrzcie jak idzie pod tym zestunowaniem. Dobra, przypilający strzał, ta umiejętność jest bardzo fajna, okaleczający strzał. W bardzo, ale to w bardzo dużym stopniu zmniejsza
obronę i atak przeciwnika, a także chyba prędkość? Tak, jeszcze prędkość ponadto, więc no, polecam. Przebicie pancerza też jest bardzo fajne, rozgraczający strzał. Zdecydowanie zawsze dla postaci, które mało biją, to jest no, miazga. A tych, które dużo biją, jak im się krytyk trafi. No, Dumbledore to... No właśnie. Dumbledore tam sobie poradził. No te walki o trudy się należą, bo to są walki z pierwszymi lepszymi bandytami. Więc nie mają być trudne, tylko mają być takie typowo bardziej do szkolenia się na przyszłość. No i też co, w sumie to co to ma być? Żadnego przeciwnika nawet z żółtej gazy tutaj nie było. To nie są te walki, do tych cięższych należą. Ej, pieseł. Jest sprawa. Weź ty kuźwa, wstań mi tutaj. A nie trupa udajesz. Wyjątkowa moc przedmiotu. Pieseł? Halo? To nie był mój pieseł? To tu... Wybacz, piesku, nie poznałem cię! Myślałem, że to jesteś ty! Myślałem, że to jesteś ty, a ty sobie tam bo się przewróciłeś gdzieś tam. Dobrze, dobry, dobry piesek, dobry. Przepraszam, że cię pomyliłem, no pogłaście cię, ojeju, jeju. Pogłaście cię, przepraszam mój mabaj, że cię pomyliłem z innym. Wredny ze mnie, pani, nadaje się na pana takiego pięknego piesełka, no. Wredota ze mnie. O, jak armia uchodźców w ogóle, no. Zaraz się teraz z nią zajmiemy, a ty na szybko jeszcze tą sztuczną inteligencję sobie poprawię poza wizją. No i dobra, na szybko dokonałem kolejnych popraw i chodźmy zobaczyć, tam ci uchodźcy tej kombinują. Słyszeli, co się gada. Żeś strażnik. Nie wiem, czy zabiłeś króla Kejlana i niech mi stwórca przebaczy, nic mnie to nie obchodzi. Ale z tej nagrody za twoją głowę można wykarmić wiele rodzin. Do ataku! Albo mi się wydaje, albo przyszedłem z tej strony, a nie z tej, no dobra. Cóż panowie, no, chcecie umrzeć, to nie moja sprawa. Raczej w sumie moja, bo ktoś musi was wykończyć, ale to już wy tego chcieliście. Leilano, włącz sobie szybki strzał. Kurczę, taką grupą was napadli, że ja cię kręcę, ale nawet nie widzicie, nie muszę sterować, bo to są przeciwnicy rangi one, jeden strzał, jeden trup. Ale cóż, liczy się to, że Arkan daje pisko, jak aż ktoś na nas rzuci. Biedni, a mieli szansę uciec. To jest mimo wszystko, że grupa nas przytłoczyła, to jednak walka z tych, których nawet nie trzeba się starać. Jak widać, chłopów mogą być i setki albo tysiące, ale jeżeli nie umieją walczyć, są nic nie warci. Dobra, tyle. Dickie będzie go pokiwał. Dobra. Chociaż no cóż, ciężko się im dziwię, że coś takiego chcieli wykonać. Tak, oczywiście. Zwłaszcza dlatego, że jestem w stanie tutaj w powód uwierzyć, bez problemu, że to nie być rzezimieszkowie, tylko po prostu no... Cóż... Szukali jakiegoś sposobu, żeby przeżyć, czyż nie? Więc dla mnie to ja przynajmniej problemu nie widzę. Długo nie można się już za ten ring wydostać, ale nie polecam tego robić w tym momencie, bo to jest mag krwi. Ciekawe. Ciekawe. I jakiś szlachcic. Powiedzmy, że chwilę sobie stąd odejdziemy, a wy nic nie widzieliście, ja nic nie widziałem. My wcale nie olewamy jakiejś tam pewnie ważnej sprawy, kosza. No myślałem się, że skrypt tam pozwoli, żeby oni tam sobie stali do ustranej śmierci. Cóż, skrypty. Twórcy myślą, a już patrzę, to tam postawmy. Kiedy tam będzie się zrespić, jak będziemy... No to jeszcze mniej realistyczne było. Ech, ciężko jest zrobić realistyczną grę. Żeby przy okazji była bez błędów porządna gameplayowo. To niestety jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Ale nim i oddanie misji do kantora zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Na razie, cześć ludziska. Hej!